trochę zabłądziłam, ale jestem szaleńczo podekscytowana. Zobaczcie. Dobrze zgadłam i czy tutaj będzie dystrybucja produktu wielorazowego? Tak, będziemy mieli dyspenser, z którego będziemy rozlewać nasze produkty. Będą to środki czystości, na pewno my płyn do mycia naczyń ogórek na początek. A dzisiaj wyjątkowo mamy mydło fluor. Na sam początek. Super, po prostu jestem tak podekscytowana, bo dziewczyny na grupie, którą ja prowadzę, kosmetyki bez okrucieństwa, cały czas pytają. Cały czas widzę wzrost w ogóle zainteresowania Zero Waste. To jest przełomowe, że jesteście pierwsi. Tak, i generalnie ją, ponieważ robimy krok w stronę ekologii, ekologicznych opakowań, to w przyszłym roku będziemy też wprowadzać opakowania pochodzące z recyklingu, więc ten plastik, nawet jeżeli będzie używany, to będzie to plastik z recyklingu. Więc zdecydowanie idziemy w tę stronę i tutaj będzie tak w naszym butiku, że będziemy mieli mydła, będą płyny do mycia naczyń, prawdopodobnie żele i też te zapachy, produkty będą się wymieniać, więc też chcemy, żeby to miejsce tak żyło, można było sobie wymieniać produkty, więc trzeba przyjść ze swoją butelką, wiedząc jaki jest produkt. Jaki produkt będzie, czyli obserwować fanpage, sklep, tak. Czy obserwować fanpage w ogóle nasz jogowy, bo butik nawet zaraz się dowiem, czy będzie miał swój fanpage, ale na pewno trzeba będzie tutaj się dowiadywać, które konkretnie kosmetyki i produkty są dostępne i przyjść z butelką najlepiej po tym właśnie produkcie, bo trzeba tą butelkę mieć w miarę czystą, no bo one to są butelki plastikowe, więc też no nie jest tak, że można je wyparzyć albo coś, więc ważne, żeby ona była czysta i żeby była najlepiej po tym samym produkcie i wtedy my tutaj na miejscu będziemy napełniać. Cieszy się mój syn, bo on kiedyś dostał jeden produkt i uwielbia, nie pamiętam co to było, chyba królik, uwielbia te opakowania, myślę, że dla dzieci są naprawdę fajne. No i cieszymy się bardzo z tego, że zlikwidowaliście te takie trochę pseudo-cukrowe, cyrkowe opakowania. No tak, to był dla nas ważny krok. Tak, znaczy to jest tak, że widzieliśmy, że dla wielu osób to było ważne. A z naszej strony też wiemy, że pewne rzeczy są istotne i chcemy gdzieś tam odpowiadać też na potrzeby klientów i wasze uwagi, więc tak, zdecydowanie to się zdarzyło. Już właściwie teraz w butiku mamy chyba wszystkie opakowania bez tych konotacji, więc znaczy, już ta wiemy, cała seria jest zmieniona. To było przypadkowe, że nie chcieliście specjalnie nikogo urazić. To takie rzeczy się zdarzają i były jak najlepsze intencje oczywiście. Ale gdzieś tam odpowiadamy jakby na głosy z rynku i to jest też dla nas istotne, więc przyznam szczerze, że też social media są dla nas bardzo dużym źródłem informacji, feedbacku, tego czego klienci oczekują, co by chcieli, co im się podoba, co niekoniecznie, więc też gdzieś tam reagujemy. No i stąd właśnie refile też są jednym z takich elementów. Ja widziałam, że kilka osób pytało i no na grupie wiele osób pytało, że właśnie chcieliby, żeby był jakiś płyn do naczyń, myślę najczęściej. Tak, płyn do naczyń jest takim produktem, o który wszyscy się praktycznie pytali, jak tylko żeśmy go wprowadzili. Bo mamy w tej chwili te opakowania typu refil do mydeł łazienkowych i to jest dostępne na rynku i faktycznie zmniejsza po prostu zużycie plastiku. Jest to w jakiś sposób ekologiczne rozwiązanie. Natomiast to, że teraz będziemy mieli te właśnie płyny do naczyń i potem kolejne kosmetyki, myślę, że odpowie i na potrzeby, no i też na te wszystkie ekologiczne rozwiązania, które są ważne i które naprawdę staramy się wprowadzać i stosować. No jest to dla nas ważne, więc gdzieś tam robimy krok kolejny w tym kierunku. Myślę, że to jest przyszłość, tylko w tym kierunku możemy iść i fajnie, że to wy zrobiliście pierwszy krok. Cieszę się. Tak, zapraszam mnie do domu środków czystości, no to jest też coś, co wprowadza jakąś przyjemną atmosferę i gdzieś tam też jest takim touchem jołu w przestrzeni domowej. Więc... Ale one są wegańskie, sojowe, tak? One są sojowe, wegańskie. 100% No i w tych nowych projektach jest dokładnie tak samo. Się cieszy. No, to jest higieniczne, jest super. No. Znaczy, też jest taki pomysł, że wszystkiego można spróbować, tak? Generalnie też zamysł jest taki, żeby to była taka przestrzeń, taka showroomowa trochę. Czyli, że można przyjść, wszystkim się posmarować, umyć, wypróbować nawet te płyny do czyszczenia, jeżeli ktoś chce. No umyć ręce, tak? No bo ona jest jakby z wodą i to nie jest akrapa, nie? Więc działa. Więc taki jest pomysł, żeby to był taki świat wiąże, żeby można przyjść, wszystkiego spróbować. Bo też zdajemy sobie sprawę, że klienci tak nie mówią w innych sklepach, ale ważne jest dla nas, żeby było takie miejsce, w którym cały nasz asortyment jest dostępny i który gdzieś tam pokazuje ten świat, pastele, no to co jest ważne dla naszej marki. Bardzo fajnie to wyszło w
wyobrażam sobie. Domyślam się, że nikt nie spał przez ostatnie kilka nocy. Właściwie dziwne, że dzisiaj stoimy, ale jesteśmy wyćwiczone. Ale super, naprawdę, tak się cieszę. Jeszcze zrobimy zbliżenie na najważniejszy tutaj element. Ja odklejać nie będę, ale naklejki wrzucę do torebki. Bo jeszcze do kompletu dołączamy balsam do rąk i do ciała. Też o tym samym zapachu i piwa. I to są naklejki, które możesz sobie, wiesz, tam udekorować, tak. Więc teraz mam butelkę i będę ją napełniać. Nie wiem, czy dam radę zrobić to razem z filmowaniem. I teraz mam już gotowe nalane mydło i będę naklejać naklejki. Ale ideą jest, jak słyszeliście, to, żeby przynieść powtórnie opakowanie po produkcie, który już macie. I najlepiej, żeby to był ten sam produkt.